Castle Racing, koło naukowe działające przy Politechnice Śląskiej. Od początku swojej działalności zakładało kształcenie młodych inżynierów do branży automotive. Stąd pomysł udziału w zawodach Formuła Student i budowa jednomiejscowego bolidu wyścigowego tej klasy. Już w przypadku naszego pierwszego w pełni funkcjonalnego projektu SW01, przygotowywanego na zawody w 2016 roku, odbywających się na Węgrzech, to jest Formuła Student East. Zespół zdobył wyróżnienie jako najlepszy debiut roku. Kolejne starty tym bolidem odbywały się na zawodach w Czechach oraz we Włoszech, gdzie udało z powodzeniem zaliczyć wszystkie konkurencje dynamiczne, co jest niebywałym osiągnięciem już przy pierwszym pojeździe tego typu. Równolegle w tym roku prowadziliśmy pracę nad następnym bolidem. Jednocześnie w 2018 roku w związku z trendami elektromobilności rozpoczęliśmy pracę nad naszym pierwszym projektem ukierunkowanym na nowoczesne napędy zeroemisyjne. To jest motocyklem elektrycznym MC01E Elektra. Mimo naszego debiutu zarówno w zakresie projektowania jednośladów, jak i tych nowoczesnych napędów, udało nam się zdobyć pierwsze miejsce na zawodach Smart Moto Challenge we Wrocławiu, co uważamy za niebywały sukces tego zespołu. W obecnym sezonie 2019 nasz drugi bolid wygrał zawody w Andorze oraz zdobył pierwsze miejsce w kategorii Acceleration w Holandii, co tylko potwierdza jego potencjał wyczynowy. Napędy elektryczne w motocyklach terenowych są na pewno świetną alternatywą dla silników spalinowych z racji niskich emisji hałasu oraz zanieczyszczeń, co przy środowiskach naturalnych ma ogromne znaczenie. Tutaj ten napęd jednocześnie poprzez osiągi tego motocykla pokazuje, że nie odstaje od swojej konkurencji z napędami spalinowymi. Postanowiliśmy stworzyć własny system magazynowania i zarządzania energią w pojazdach o napędzie elektrycznym, który wiąże się z wieloma wyzwaniami, zarówno w zakresie niezawodności, wydajności, jak i bezpieczeństwa. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w projekcie Inkubatoru Innowacyjności 2.0, aby właśnie taki system autorski stworzyć. W czym pomogło nam Centrum Inkubacji i Transferu Technologii przy Politechnice Śląskiej, dzięki któremu właśnie uzyskaliśmy pozytywne akceptacje naszej kandydatury do projektu, jednocześnie pozyskując środki na własne badania i rozwój nowoczesnych technologii związanych z napędami zeroemisyjnymi.